Warto nawiązać do tej słynnej wypowiedzi doktora Gepnera, przyjaciela domu Czackich, który powiedział w pewnym momencie: hrabianko, wzrok jest na zawsze stracony, niech hrabianka zajmie się niewidomymi w Polsce, bo nimi się nikt nie zajmuje. I rzeczywiście tak było za czasów druga połowa XIX wieku, przełom XIX-XX. 95% osób niewidomych żyło z żebractwa. Nie było żadnych instytucji, które były nie tylko jak stricte charytatywnych, ale instytucji, które chciałyby pracować z niewidomymi. Trochę lepiej pod tym względem było w zaborze pruskim, w Królestwie Polskim, bo gdzie jesteśmy, o czym mówimy, sytuacja była rzeczywiście urągająca pod każdym względem. I Róża zrozumiała, że jeżeli ma się zająć niewidomymi, to potrzebuje ludzi, którzy będą tych niewidomych rozumieć. Ta jej maksyma to była, że człowiek niewidomy jest człowiekiem społecznie użytecznym. Jest tak samo, może pracować, tak samo może się uczyć, tak samo może zarabiać jak człowiek widzący. I stąd powołanie zgromadzenia, a wcześniej całego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, stąd całe Laski, wcześniej Polna w Warszawie. Od samego początku matka mówiła, nie chodzi o to, żebyśmy dawali niewidomym, chodzi o to, żebyśmy z niewidomymi mogli razem pracować. I takie było to zgromadzenie, takie jest do dnia dzisiejszego. Początkowo siostry mieszkały razem z niewidomymi, potem kiedy tych siostr Bogu dzięki przybywało, no to trzeba było i wyodrębnić też jakieś życie, godzina, dwie, trzy w ciągu dnia, kiedy będą mogły mieć dla siebie, na modlitwę. To troszeczkę się to zmieniło, ale do dnia dzisiejszego jest tak, że siostry są razem z niewidomymi. I to jest charyzmat przede wszystkim. Później, pod wpływem księdza Korniłowicza, który był jej kierownikiem duchowym, współzałożycielem dzieła Lasek, tak go się jakoś to odczytuje, przyjmuje, matka powiedziała, niewidomi na duszy i na ciele. Więc ci niewidomi, te małe dzieci, niewidome siostry, niewidoma młodzież, mają się modlić za tych niewidzących na duszy. Bo Laski stały się takim miejscem spotkań wielu ludzi poszukujących, wręcz niewierzących, z różnych opcji politycznych, którzy gromadzili się wokół księdza Korniłowicza, tam poszukując sensu swojego życia, rozważając o wierze, o Panu Bogu. I mamy tam całą masę nawróceń, ludzi, którzy albo dawniej odeszli i wrócili, albo którzy kompletnie po raz pierwszy usłyszeli, przyszli, zostali. Pierwsze siostry w zgromadzeniu to są siostry, które były dalekie, często Żydówki, które przyjęły habit w zgromadzeniu matki właśnie. W ogóle to było przedziwne, że w ogóle osoba niewidoma zakłada zgromadzenie. To już było jakoś niezrozumiałe w tamtym czasie. Poza tym sposób, w jaki ona właśnie chciała żyć z tymi niewidomymi, to gdzieś tak wyprzedzał epokę. To bycie razem we wszystkim też się nie mieściło w głowie niektórym z ludzi Kościoła. Może stąd ten problem, że tak można powiedzieć. Natomiast no, matka mówiła wyraźnie, dzieło to całe opiera się na opatrzności Bożej. Na opatrzności Bożej. I rzeczywiście znamy z historii zgromadzenia i z całego dzieła Lasek takie momenty, było ich bardzo dużo zresztą, kiedy nagle brakowało wszystkiego. I w tym momencie, kiedy trzeba było zapłacić coś, nagle ktoś się zjawiał i pomagał, i przynosił. Więc to tak, no Laski tak powstały, Laski tak żyły. Prymas Wyszyński na 50-lecie istnienia Lasek mówił, że ekonomię Lasek trudno zrozumieć, to ona się rządzi swoimi prawami. I powiedział też coś takiego wtedy, a wiemy, że był z Laskami związany od roku 1926, a więc bardzo dawno, poprzez księdza Korniłowicza. I on wtedy powiedział na takim spotkaniu, że łaski, która była mi dana wtedy w Laskach, nie do końca byłem ją w stanie wykorzystać, a to dlatego, że nauczyłem się chodzić bitymi drogami, zaprogramowanymi chodnikami, zgodnymi z wykładami, a w Laskach wszyscy chodzili na przełaj. Więc to było tak, to dzieło, matka mówiła, dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Jeżeli zbłądzi, to niech przestanie istnieć. I
No i to była ta wielkość. Poza tym, że była matką generalną zgromadzenia, to była prezesem Towarzystwa Opieki nad Uciemniałymi. A więc tak, ona miała, mówiąc dzisiejszym językiem, władzę w swoim ręku. To jest prawda, no, to jest prawda. Prymas Wyszyński zresztą też mówił, że współpraca z matką nie była łatwa. Matka potrafiła być surowa, ale jednocześnie dodaje, że ta surowość no, wynikała właśnie z tego, że musiał się to wszystko trzymać razem. Natomiast wspomniał Pan o tych notatkach. Trzeba powiedzieć o dwóch różnych dokumentach, jeżeli tak można powiedzieć. Notatki duchowe, w których ona opisuje, zapisuje swoje przeżycia duchowe. Ona była mistyczką. Te notatki duchowe to jest perełka życia mistycznego. Jak ona mówi, że ona widzi Jezusa, który prosi Matkę Bożą, aby Jezus krwią swoją obmył ją i całe jej zgromadzenie, całe dzieło, prawda? Ale jest drugi taki ważny, taka książka, Dyrektorium. Właśnie tam ona mówi o jak życie w Laskach powinno wyglądać, jak powinno wyglądać życie sióstr, jak powinna wyglądać współpraca z niewidomymi. To jest Dyrektorium, a więc te dwie rzeczy, które nam zostawiła. Jakie osoby miały wpływ właśnie na siostrę Kryszczacką? Ja myślę, pierwszą taką osobą, o której trzeba powiedzieć, pierwszy jej spowiednik i kierownik duchowy dzieła Lasek, to był ksiądz Krawiecki, który potem zmarł na raka i potem matka szukała kogoś na to miejsce, prosiła w kurii o takiego księdza i wtedy znalazł się ksiądz Władysław Korniłowicz. Więc pierwszym takim człowiekiem był ksiądz Krawiecki. Drugim takim człowiekiem był bez wątpienia ksiądz Korniłowicz. Ona te wszystkie notatki pisze, że pisała to na prośbę ojca, księdza Korniłowicza. Korniłowicz no, widział w niej jakiś potencjał duchowy wielki i chciał, żeby ona tego nie zachowała tylko dla siebie, żeby się podzieliła tym, no, dzieli się dzisiaj z tym z nami. To jest drugi taki człowiek, który absolutnie wywarł ogromny wpływ na nią. A potem byli ludzie, którzy z nią współpracowali i ten wpływ, jeżeli tak można powiedzieć, był wzajemny. Takim człowiekiem był bez wątpienia Antoni Marelliski, wyświęcony w bardzo już późnym wieku przez prymasa Wyszyńskiego na księdza, ksiądz Antoni Marelliski. Takimi ludźmi były pierwsze siostry, Katarzyna Steinberg, Zofia Sokołowska, Landy, Teresa Landy, to byli ludzie, którzy jakoś też jej pomagali, wywierali na nią wpływ, czerpali z niej. I bezsprzecznie takim człowiekiem, taką osobą był ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Ja widzę w tej podwójnej beatyfikacji jakiś głęboki zamysł Boży. Tych dwoje ludzi zupełnie różnych, ona hrabianka, on z prostej rodziny. Tych dwoje ludzi pokazuje nam, jak możemy sobie wzajemnie pomagać w drodze do świętości. Prymas Wyszyński początkowo, jak sam mówi, czerpał ze źródła naszej matki. Tak mówi o niej na pogrzebie. Czerpał ze źródła naszej matki. Że czerpaliśmy wszyscy z tego źródła. Ale jednocześnie też wiem, kiedy został prymasem, matka mówi do niego, że uznaje w księdzu prymasie najwyższą władzę w Polsce. To wzajemne ich przenikanie się, ta ogromna bliskość duchowa, więź duchowa, przyjaźń duchowa, nie boję się tak powiedzieć, działało w obie strony. Była potrzebna jej, potem jako biskup, jako prymas Polski, miał pod opieką, że tak powiem, w sposób taki kanoniczny, duszpasterski całe Laski, ale wpływ jej na niego był też ogromny, na jego życie duchowe. W pierwszej kolejności oczywiście księdza Korniłowicza, ale potem jej.